Cześć wszystkim, witam na kanale Lady and Benny. Z tej strony Benny. I Lady. Tak jest, witamy. W związku z tym, że w ostatnim czasie pojawiło się troszkę zapytań odnośnie mnicha supporta, jak tym mnichem grać, jak powinien on wyglądać, jak powinien być ubrany, postanowiliśmy zrobić taki krótki poradnik na ten temat, jak ta postać ma wyglądać, jak ma działać, co ma robić w teamie, aby zapewniać swoim DPS-om dobrą przeżywalność. Tak jak sama nazwa mówi, jest to heal, mnich leczący, więc jego podstawowym zadaniem jest leczenie swoich DPS-ów. Zacznijmy zatem omówienie naszego mnicha od itemów, jakie powinien on mieć na sobie, w co powinien być ubrany. Najważniejszą rzeczą jest tutaj set iny. Potrzebujemy czterech elementów tego setu, na przykład napierśnika, paska, spodni oraz rękawiczek, tak abyśmy mogli osiągnąć bonus z zestawu, polegający na zyskaniu podstawowych efektów wszystkich czterech mantry jednocześnie. Oprócz tego, że używamy oczywiście mantry zbawienia z runą zwinność, którą w trakcie rifta spamujemy, mamy do dyspozycji również podstawowe efekty pozostałych trzech mantr. To jest oczywiście obowiązkowa rzecz, ten set musimy na sobie mieć w różnych wariacjach, o czym później wspomnimy. Natomiast przejdźmy teraz do pozostałych itemów. Na przykład do naramienników. Naramienniki muszą być to Solilocium Lefebrewa, z tego względu, że zwiększają one naszą przeżywalność, zmniejszają odnoszone przez nas obrażenia o 50% po użyciu uderzenia cyklonu. Jeśli chodzi o podstawowe statystyki, to typowo defensywne statystyki, czyli witalność, odporności, zręczność są nam tutaj potrzebne. Oprócz tego musi być to CDR, musi być to skrócenie czasu odnowienia. Może też się pojawić zmniejszenie kosztów, ale nie jest ono obowiązkowe. I co ważne, jest to jeden z sześciu itemów na mnichu supporcie, który w dodatkowych statystykach musi mieć bonus do leczenia za kulę zdrowia i mikstury. Jeśli chodzi o kolejny itemek, no to jest korona Leoryka. Tutaj najważniejszy w tej koronie jest afix, aby był on jak najwyższy, jak najbliżej maksimum. Między 95 a 100% jest on wystarczający. Statystyki typowo defensywne, czyli zręczność, witalność, procent do życia. Przechodząc dalej, muszę tutaj wspomnieć o amulecie. Amulet najczęściej, jaki jest używany, to amulet piekielnego ognia, z tego względu, że zyskujemy dodatkową umiejętność pasywną, ale może to być też inny amulet, na przykład gwiazda Ascaranta, czy amulet, który zapewnia nam niewrażliwość na jakiś inny żywioł. Co ważne, podstawowe statystyki, jakie tu są potrzebne, to skrócenie czasu odnowienia i szybkość ataku. Dodatkowych potrzebujemy, tak jak w naramiennikach, bonusu do leczenia za kulę zdrowia. Kolejnym itemem są strażnicy ducha. Są to karwasze, które w tym patchu zostały zboostowane. Twoje generatory siły duchowej zmniejszają odnoszone przez ciebie obrażenia o 60%, także ta wartość została zwiększona. Statystyki tutaj dowolne właściwie, oprócz zręczności, która jest zawsze, no, witalność, pancerz odporności, typowo defensywne, typowo supportowe statystyki. Kolejna rzecz, iluzoryczne buty. Są one nam niezbędne do tego, aby się poruszać wśród mobów, aby moby nas nie blokowały. Statystyki, właściwie tutaj dowolność. Co będziemy mieli jest dobre, no może być to movement speed, mogą być to odporności, witalność. Z tym tutaj nie ma problemu, nie musimy się specjalnie nad tym skupiać. Musimy się natomiast skupić na tym, aby też miały one bonus do kul zdrowia i mikstur. Tutaj jeszcze ci przerwę, jeśli chodzi o przedmioty takie jak iluzoryczne buty, tutaj niekoniecznie musicie mieć w statystykach podstawowych zręczność, może być na przykład inteligencja. Nawet lepiej jest posiadać przedmioty z inteligencją, w związku z tym, że ta statystyka podnosi odporności na żywioły. I możemy przejść dalej. Zgadza się. W pasku, czy też w spodniach, statystyki również typowo defensywne. Tu potrzebujemy witalność, odporności, punkty życia, pancerz. Nie potrzebujemy nic innego. W klatce przyda nam się na pewno bonus, który zmniejsza
obrażenia od elit, jest to fajna sprawa. Natomiast podstawa to, aby też był tutaj bonus do kul zdrowia i mikstur, to jest najważniejsza rzecz. Rękawiczki, tak jak tutaj widzimy, muszą mieć skrócenie i attack speed. To są zdecydowanie dwie najważniejsze statystyki na miku, skrócenie czasu odnowienia i szybkość ataku. Kolejna rzecz to pierścionki. Używamy na sobie obsydianowego pierścienia Zodiaku oraz Oculusa. Konieczne to jest skrócenie. Fajnie, jeżeli też będą te pierścionki miały attack speed, to na pewno nam pomoże. Będziemy mogli szybciej spamować podstawowym skillem przełamującą falą. Ważne jest to, aby Oculus miał odpowiedni ten bonus, powyżej na pewno 82-3, jak najbliżej maksa, tym lepiej. Kolejna rzecz, którą tutaj muszę powiedzieć, oba pierścionki powinny mieć także bonus do kul zdrowia i mikstur. Na mnichu możemy mieć 6 takich itemów, tak jak wspomniałem, to są naramienniki, amulet oraz buty, no i oba tutaj nasze pierścienie, biżuteria musi ten bonus również posiadać. Ostatnią rzeczą, która tutaj na mnichu jest nam potrzebna, to ostrza i szpana. Dwa zielone sztyleciki, czy też miecze właściwie, które dają nam tutaj boost do szybkości ataku. Potrzebujemy w nich na pewno skrócenia, to jest podstawa. I właśnie attack speed fajnie jest, jeżeli w obu mieczykach występuje. Mogą też gdzieś tam się pojawić koszty zasobów, ale nie są one jakąś konieczną rzeczą. Tu jak widzimy, też fajna statystyka, która się bardzo przydaje, to szansa na spowodowanie u celu krwawienia zadającego dodatkowe obrażenia. Chodzi o to, że główny nasz DPS w trakcie lifta, czyli Witch Doctor, Shaman, korzysta ze stymulatora bólu. I ta statystyka w mieczyku u mnicha ten stymulator, że tak powiem, podkręca, powoduje, że wódek szybciej osiąga maksymalny damage, no a o to nam chodzi, aby również oprócz zapewniania przeżywalności na tym mnichu, żeby maksymalnie móc pomóc DPS-owo swoim tutaj DPS. Tutaj jeśli chodzi jeszcze o kamienie, jakich używa mnich supportowy, to są 3 takie najważniejsze. Jest to gokok szybkości, aby skracać nam nasze skille. Lodowy błysk, który współpracuje ze skillem, jakim jest przełamująca fala. Oraz toksyna, która będzie zwiększała zadawane obrażenie. Jeśli zaczynacie przygodę z mąkiem supportowym, zamiast przykładowo Gokoka możecie używać alteracji. Tak? Jeżeli jest ten problem na początku z przeżywalnością, to można zrezygnować w takiej sytuacji z Gokoka szybkości na rzecz właśnie alteracji. Jest taka opcja, oczywiście. To co, może przejdźmy do skilli, jakie mamy i umiejętności pasywnych. Tak, przy tej opcji, jeśli chodzi o mąka tego podstawowego, supportowego, ja sobie pod lewym przyciskiem myszy używam właśnie przełamującej fali z runą Tsunami. Jest to runa, która generuje do żywiołu zimna. Czyli tak jak wspomniałam wcześniej, chodzi tutaj głównie o to, aby aktywować bonus z lodowego błysku. Pod prawym przyciskiem myszy oślepiający błysk z runą obezwładniający blask. Tutaj przede wszystkim zależy nam na redukcji obrażeń, bo jak tutaj widzicie, oślepieni wrogowie przez 5 sekund po ustąpieniu oślepienia zadają obrażenia zmniejszone o 25%, czyli to jest naprawdę sporo. Kolejnym skillem jest wewnętrzne saktuarium, tutaj runa Świątynia Ochrony. W przypadku party 3 czy 4 osobowym z barbem supportowym jest to bardzo ważne, aby używać sanktuarium z runą IP-kową. Czyli chodzi tutaj o to, żeby nasz DPS, banalnie mówiąc, nie dostawał kika ze spota. Następnie wspomniana już wcześniej mantra zbawienia z runą zwinność. Tutaj głównie chodzi o to, aby generować uniki naszemu zespołowi. Uderzenie cyklonu, czyli ta umiejętność, która przede wszystkim daje nam bardzo dużą redukcję. Tutaj jest runa implozja. Dlatego używamy implozji, ponieważ ona ma największy zasięg, jeśli chodzi o przyciąganie do siebie naszych mobków.
Ostatnią z umiejętności jest objawienie z runą Kojąca Mgła. I tutaj, jak sobie przeczytacie, wartość uzdrawiania jest zwiększana o 4% Twojej premii do leczenia z kul zdrowia. I to, o czym mówił Benny, dlaczego jest to takie ważne, żeby w naszych przedmiotach znajdowało się jak najwięcej tej premii do leczenia, jest to powiązane właśnie z tą umiejętnością, jakim jest objawienie. Tak? Czyli im więcej mamy tej dodatkowej statystyki w naszych przedmiotach, tym większe będziemy zapewnić leczenie naszemu zespołowi. Jeśli chodzi o umiejętności pasywne, tutaj mamy cztery do wyboru. Pierwsza z nich to jest ikona i tara. Chodzi tutaj przede wszystkim o czasy odnawiania naszych umiejętności, tak aby w trakcie rozgrywki nie było przerw w dostawie sanktuarium. Determinacja. Zadawane przez Ciebie obrażenia zmniejszają obrażenia zadawane przez wroga o 20% na 4 sekundy. Dodatkowo zgodność. Tutaj chodzi głównie o to, żeby podnosić DPS. I ja na przykład używam szóstego zmysłu, czyli zmniejszenie wszystkich otrzymywanych obrażeń niefizycznych o 25%. Ale tutaj generalnie jest dowolność. Możecie sobie na przykład zamienić to na pograniczu śmierci albo na drogę strażnika, co będzie zapewniało Wam też dodatkową przeżywalność. I wspomniany już wcześniej amulet piekielnego ognia. Ja tutaj używam pasywki żwawość, która zwiększa nam szybkość ataku umiejętności generujących punkty siły duchowej. Co później pokażemy, dlaczego to jest dość istotne, żeby taką pasywkę posiadać. I została nam na koniec kostka. Okay. O, nie widać mnie. Czekaj. Zostanę może jakoś z boku. W kostce przede wszystkim, jeśli chodzi o broń, używamy latającego smoka, który daje nam szansę na podwojenie szybkości ataku, co też będzie przekładało się na generowanie naszych zasobów. Dodatkowo silnorękie karwasze, jak widzicie, one nam również zwiększają DPS. Przykładowo gracie z jednym DPS-em w rozgrywce dwuosobowej czy trzyosobowej. Nie ma barba, który będzie nam odpalał kapliczki i generował dodatkowe elity. Wówczas te silnorękie karwasze możecie zamienić na karwasze Nemesis. Jeśli chodzi o amulet, ja używam Gwiazdy Ascaranta przy tej wersji, właśnie o której będę wspomniał, czyli te zapobieganie otrzymywania obrażeń od ognia, a także przywracanie liczby punktów życia równą 15% wartości zablokowanych obrażeń. Czyli to też bardzo fajnie nam daje przeżywalność. Jeżeli okazuje się, że w trakcie rozgrywki ciągle macie problem z zasobami, wówczas na przykład taką Gwiazdę Ascaranta przy tej opcji możecie zamienić na obrączkę z Komnat Skruchy, która będzie Wam generowała siłę duchową i zwiększała jej przyrost aż do 50%, czyli wtedy już w zasadzie nie powinno być żadnych więcej problemów z generowaniem zasobów. I to myślę pokrótce, jeśli chodzi o ten setup, byłoby chyba wszystko, więc ja sobie tu szybciutko zmienię ustawienia bardziej wymagające, czyli ten set w połączeniu z Ulianą i oddaję, że tak powiem, głos Benemu. Dobrze, tak jak być może widzicie, nastąpiły tutaj dwie zmiany. Przede wszystkim pozbyliśmy się korony Leoryka, więc troszkę nasze skrócenie czasu odnowienia będzie mniejsze. Mamy tutaj w miejsce korony ducha Uliany, także czapkę z setu Uliany. Statystyki tutaj, tak jak wspomniałem, mogą być dowolne. Witalność, czy też punkty życia, czy tutaj mam na przykład życie przy trafieniu. Nie będzie to miało większego znaczenia. Drugim elementem są w tym przypadku rękawiczki. Mamy tutaj w tym momencie bonus za dwie części setu Uliany, a więc każde nasze co trzecie trafienie wykonane z zastosowaniem umiejętności generujących siłę duchową będzie nakładać efekt eksplodującej dłoni, także cały spot, który zbierzemy, będzie miał nad głową czerwone łapki. Będzie to zwiększać nasz DPS. Jest to powiązane
ze skillem, którego będziemy używać. W tym momencie musimy się pozbyć oślepiającego błysku, a w to miejsce używamy skillu eksplodująca dłoń z runą kruchość ciała. Zyskamy dzięki temu 15% do ogólnego damage'u, ogólnego DPS-u. W związku z tym, że mamy 3 elementy setu iny w tej chwili na sobie, musimy w kostce, w zakładce pierścionek wziąć pierścień królewskiej wspaniałości, tak aby w dalszym ciągu mieć 4 bonusy, mieć bonus za 4 elementy setu iny. I to właściwie są wszystkie zmiany w tej sytuacji. Jest troszkę ciężej na pewno ze skracaniem, z tego względu, że pozbyliśmy się korony, no ale zyskujemy w ten sposób 15% do DPS-u, w ten sposób nasz tutaj damage delikatnie wzrośnie. Jeśli chodzi o skille poza eksplodującą dłonią, tutaj pozostałe skille nie ulegają zmianie. Ja za chwilkę wam pokażę, jaka jest mechanika tego bulidu. Sobie zaraz znajdziemy jakąś grupkę. O, mamy tutaj grupkę mobów. I jak widzicie, generując uderzenia poprzez przełamującą falę, automatycznie nakładamy łapkę na naszych przeciwników. Dodatkowo, o czym warto pamiętać, przy używaniu objawienia i na przykład chcemy się szybko przemieścić do następnego przeciwnika, to sobie klikamy na niego cyk i już jesteśmy przy nim w bardzo szybki sposób. I też dalej sobie nakładamy, spamujemy sobie sanktu, spamujemy sobie mantrę, łapka się nakłada i nasz DPS tutaj, że tak powiem, robi porządek ze spotem. Mogę przez stąd uciec. Jest to raczej stosowane w party czteroosobowym, z tego względu, że w dwu- lub trzyosobowym zespole jednak ważniejsze jest to, aby przede wszystkim ustać, aby przede wszystkim DPS nam nie padał, więc na dwójki i trójki tak zwane raczej stosowana jest opcja bez setu uliany, aczkolwiek jeżeli DPS potrafi dobrze swoją postacią grać, to nie ma problemu, żeby też ustał na tym ustawieniu z setem uliany. Ale tak jak wspomniałem, głównie w czwórkach jest to stosowane. No, albo w trójkach z barbem. Jeżeli gracie na jednego DPS-a, przykładowo z wudekiem pod ognistym nietoperzem, to tutaj barb zapewnia nam na tyle dużo przeżywalności, że śmiało można próbować właśnie z tą kombinacją uli i inny. I tak to pokrótce byłoby chyba na tyle. Zbliżamy się do końca naszego odcinka. Jeśli wam się podobało, to proszę o łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w następnym nagraniu. Tak jest. Pozdrawiamy i trzymajcie do miłego usłyszenia.